Cześć! Witam moje drogie fany w kolejnym odcinku na moim kanale. Już doskonale widzicie, dokąd ja zmierzam. Już doskonale widzicie, jakie mamy tu cudostwa. Mamy My Little Pony, My Pokémony. Zaopiekuj się mną. No piękne cuda. Pokémon jeszcze raz. O, to w ogóle to samo w ogóle, moi drodzy. Mamy śmigiełka do iPhone'ików na USB, mamy świecące sznurówki, mamy, moi drodzy, super bomby, super maski, super tatuaże z lajkry, co? Mamy robale, pokemony, znowu super gluty nam się trafiły, pasemka do włosów, muszle i bransoletki, w ogóle nad morzem, mamy nad morzem tu muszelki, super gluty po raz drugi, śmieciaki, super bomby, z kamieniem minerałem muszelki, jeszcze raz patrzcie, ile masa biżuterii, ale oczywiście nie spotkaliśmy się tu, by kupować biżuterię, moi drodzy, tylko by zaopiekować się takim oto psiakiem. Nie no, żart, moi drodzy. Wszyscy wiemy, że spotkaliśmy się tutaj po to, by zobaczyć sobie Ninjas Go. Ponad 40 modeli postaci lub broni jest nam tutaj obiecywane. Jest nam również obiecywane, że pewnie tak jak tym ninjom wyjdą nam oczy. Ja tam próbuję patrzeć, ale tu za bardzo nie widzę, moi drodzy. No tu gdzieś jest jakiś jeden hipek, bo widać ewidentnie rączkę. No prawdopodobnie jest tu szansa na hipki. Ja widziałem taki jeden automat gdzie indziej, gdzie bardziej można było z boku spojrzeć i faktycznie było bardziej widać, że tam są faktycznie hipki. Tutaj widzicie, maszyny są tak ściśnięte, że nie widać, co mamy tam w środeczku. Natomiast cóż, moi drodzy, zobaczmy, ile mam pieniążków. No i dziś jest ten odcinek, kiedy kupujemy szmelc właśnie za 2 złote. Czemu mówię szmelc? Ponieważ moje dotychczasowe doświadczenie jest takie, że niestety, ale miałem jakiś dziadowski mieczyk. No cóż, moi drodzy, nie jest dobrze. Wygląda na to, że mam tylko i wyłącznie 1-2 złote. Kurczę, szkoda, mam tu piątki, ale nie będę kupował świecących sznurówek za 5 złotych na pewno. No cóż, moi drodzy, mam 1-2 złote w takim razie, rzucamy 1-2 złote w takim razie, które mam. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. W takim razie, uwaga, uwaga, czekajcie, chowam portfelik. Mamy 2 złote. Maszyneria wygląda tak, że kładziemy tu 2 złote. Bye bye, 2 złote. Już czuję, że cię straciłem. No, na głupotę. Dobra, przekręcamy 13 razy. Nie wystarczył raz. I mamy tutaj co? No, moi drodzy, że tak powiem, użyłbym słowa na G. Ale nie mogę. Nie mamy hipka, mamy za to natomiast znów jakąś tandetną broń. Chodźmy sobie gdzieś unboxingować tandetną broń. Moi drodzy, wydaje mi się, że to jest taki syf, że aż trochę odeszłem na bok, bo trochę wstyd i postanowiłem zrobić recenzję tego spod WC, bo przypuszczam, że to się nadaje, moi drodzy, tylko do WC. Cóż my tu mamy? Największy pożytek będzie miał z tego, na pewno myślę, mój pies. Bo ja mu oczywiście nie z broni, ale wyjątkowo walczę też to opakowanie. Oczywiście nie z broni, ale z tej kulki, którą mu dam i to będzie dla niego świetna zabawka, moi drodzy. Tak jak mówiłem, chociaż migały nam tam hipki jakimś dziwnym trafem, ja zawsze trafiam tu jakieś brońki, jakieś tego typu dziadostwa. No i cóż, tym razem mamy inaczej. Mamy tu mieczyk, jakąś, może nie mieczyk, ostatnio miałem mieczyk, właśnie nam nie pamiętam, czy to 2 lata temu chyba miałem mieczyk. Dziś mamy coś takiego, nie powiem, bo sami widzicie, wygląda to całkiem zabawnie, całkiem potężnie. Jest metalowe, więc przywalić czymś takim naprawdę byłoby no, wesoło temu drugiemu. Ale po prostu, moi drodzy, ja już nawet widzę tutaj ze średnicy, że tego hipeglego nawet, moi drodzy, nie chyci. Że on nie da rady tego chycić, że on nie da rady tego trzymać w rączkach. To jest, mówię, czekajcie, to muszę ugryźć. Chyba słyszeliście. Próbuję jeszcze wymacać, ale na 100% to jest metal, bo aż mnie zęby bolą. Moi drodzy, tak prezentuje się brońka za 2 złote z automatu. Moja opinia na temat tego jest taka, że lepiej, jeżeli macie kupić coś takiego, połóżcie sobie te 2 złote na chodniczku, niech one sobie tam leżą, niech ktoś je weźmie i będzie z tego większy pożytek niż z tego, że kupicie coś takiego. Oczywiście, może traficie hipka, ale ja mam póki co doświadczenie. Na pewno, jeżeli już musicie kupować coś takiego, to zdecydowanie bardziej weźcie i kupcie to za 5 zł, bo za 5 zł automatu przynajmniej dostajecie jakieś klocki. My faktycznie niedługo do automatu za 5 zł się udamy, więc w tym wakacyjnym odcinku się spodziewajcie tego, że będzie dodane coś za 5 zł. Natomiast to, no może jakość wykonania przynajmniej nie jest zła, przynajmniej jest to ładnie pochromowane, powiecie pokolorowane, no to złoto, nic się tutaj nie dzieje złego, no ale kurczę,
Na co nam coś takiego, moi drodzy? Tym bardziej, że już czuję wyśrednicę. No tyle klocków w życiu przemacałem, że wiem doskonale, że nie mamy szans tutaj absolutnie no trafić po prostu tego, żeby to w rączce się trzymało. Teraz faktycznie wyszedł na spacer bez hipka, ale kurde, no w domu sprawdzę i na fejsa najwyżej, czy gdzieś wrzucę, by wam to udowodnić, że to się nie trzyma. Poprzednia się nie trzymała, to jest dokładnie to samo. Jeżeli już, moi drodzy, mielibyście kupić coś takiego, to odradzam absolutnie. Już lepiej naprawdę idźcie do automatu tego za 5 zł, przynajmniej tam będą jakieś klocki. Tyle, moi drodzy. Miałem kupić kilka tych opakowań, zobaczyć w kilku ile trafię, ale przypuszczam, że w żadnym by nie było hipka. Odradzam. Dzięki, widzimy się w następnym odcinku. Dalej z nadmorza. Bye!